Siemaneczko, z tej strony Szalejk. Zapraszam Was na piątą odsłonę gry Silent Hill pod tytułem Homecoming. Wcielimy się w postać Alexa Shepharda, który wraca do swojego rodzinnego domu i dowiaduje się, że jego brat zaginął. A co się dzieje dalej? To już sami zobaczycie. Gra jest spuszczona. Także nie będzie żadnych problemów, żeby zrozumieć historię. Normalny, jasność. Tak. Wszystkie napisy są powłączane, także wszystko będziemy wiedzieć. Szpital. No tak, no odzowna część każdego Silent Hilla. Niestety gra jest pozbawiona tak zwanego szybkiego zapisu, szybkiego ładowania. Także przy każdej możliwej okazji będę po prostu zapisywał grę. No zaraz będziemy świadkami dosyć fajnej, przyjemnej scenki. Dopiero potem będziemy mogli się uwolnić. Wystarczy spojrzeć za okna. Te są umieszczone w drzwiach. Coś naszego doktorka przyszpiliło. A my się uwalniamy. Ja się różni od swoich poprzedników tym, że nie mamy normalnego trybu celowania znanego nam z poprzednich części Silent Hilla. No mamy już taki typowy TPP. To jest nasz brat, Josh. Mapa szpitala. Przerażające. Zabierz prześwietlenie. Mam prześwietlenie. Mam napój. Dzień dobry. Sześć, dwa, cztery, osiem, siedem, dwa. Stoisz, to powinieneś za nim biec. O, teraz weźmiemy sobie dziecięcy rysunek. Josh, stop! O, save game.
Tak, prolog, tak zwany koszmar. Stłuczone lusterko. O, to jest fajne. Zamknięta toaleta. A tu jest nóż bojowy. I witamy po drugiej stronie. Jesteśmy dobrze znane w terenie. Wszystko się zmienia. I pierwszy przeciwnik w grze. Ja mam to się wyżywa po prostu bardzo realistyczne nacięcie na miejsca w momencie, gdzie zaatakujemy przeciwnika. No tak, tutaj nam się otworzyło. Toaleta, coś tu. Tak, zestaw pierwszej pomocy. Wózeczek. Wyraźnie Beczek nas bardzo nie lubi. Dzień dobry. Kolejne dwie mary. Posiadamy dwa tryby atak. O ty blacho. Dwa tryby ataku. Delikatny i ciężki. Jesteśmy tak poza tym byłym weteranem wojskowym, który nie wiadomo z jakich powodów znalazł się w tym szpitalu. Wiemy tylko, że jest tam odgłos syren. Czy coś się musiało stać. Jej tu nie ma, jej tu nie ma, jej tu nie ma. Karaluszki. Bardzo szybko znaleźli. Miejsce stają. Stopni życiowe. No i ciężko się ich pozbyć. Nie stój tak, gnieź to. Im ich mniej, tym lepiej dla naszego życia. Robi! Kluczek dobrze znany. Tak, tutaj będą trzy pokraki. O. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o stosowaniu uników, ale z tego sobie przypominam, że dalej nie będzie żadnych przeciwników, więc nie będzie nam to potrzebne. Dopiero potem, gdy znajdziemy się w naszym kochanym, rodzinnym miasteczku. Cicho. Dużo sali operacyjnej. Otworzyłem. Cieszy mnie to. To idź tam.
Kolejny rysunek chyba? Nie. To jest nasz braciszek. Króliczek, tak, zapis, napój zdrowotny, przyda się. On był chyba tutaj, tak. Coś wciągnęło króliczka. Sięgnij. Teraz będziemy musieli bardzo szybko naciskać wyznaczony klawisz myszy, gdyż to coś tam będzie potrafiło nam urwać rękę. No właśnie. No. Witaj, mały pluszowy przyjacielu. Robi. Nie. Pasożytom dziękujemy. Dobra. Josh. Mam twoją zabawkę. Samo otwierając się drzwi. Więcej rysunek. To będzie kolejny. Teraz windę. No to jedziemy. Tak, z chyba nie mamy tam. Tej osoby nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszystkim dobrze znany jest drugiej części Silent Hilla Piramid do głowy. Osoba siedząca obok nas to Travis Grady, bohater Silent Hill Origins, granego na PlayStation 2. Tak naprawdę
Silent Hilla można zacząć od niego, bo on ratuje Alessę z płonącego budynku, domu. I sam trafia do miasta Silent Hill, chcąc wiedzieć, co się z nią stało. Ale oprócz tego przypomina sobie wszystkie historie związane ze swoim dzieciństwem. A następnie jest Silent Hill pierwszy, drugi, trzeci, The Room i Homecoming. Rodzinne miasteczko. House. Dostań się do domu, ale nie tak prędko. Wszystko jest pozabijane dechami. Żywego ducha nie ma. Shepherd's Glen. Mamy przed pójściem do domu, wstąpimy jeszcze sobie po serum. Jeszcze zapis gry, który chyba był w pokoju. Nie. O, jest. No i dobrze, to tyle w pierwszym odcinku Silent Hill Homecoming. Ja jestem Szalek,
Żegnam się z wami i do usłyszenia. Siemaneczko, z tej strony Szalejk. Kontynuujemy sobie Silent Hill Homecoming. Mamy serum, mamy trochę apteczek, napojów zdrowotnych, wszystkiego co będzie nam potrzebne. Możemy udać się do naszego domu. Domek. Możemy sobie wszystko pozwiedzać. Pokój rodziców. Schowek. Kaseta magnetofonowa. Latarka. No, pierwsze spotkanie z matką. What are you doing here? Just got discharged. Stayed in the hospital for a bit. But I'm alright. You've been gone too long. Everyone's gone. What's going on here? What happened?
I miss your brother, Alex. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. What was that? Piwnica. Basement. I'm gonna go look around. You just stay here. No i mamy piękny kawałek piwnicy. Woda, tylko woda. No dobrze powiedziane, kurwa, skąd tu tyle wody? No właśnie, skąd? Surprise! Hej, hej! Dalej. Dobrze. Tni. Przyciśnij się. No tak, bo przez to trzeba się przeciskiwać. Ojciec. To serio do niego? No byłem wojskowym. Wszystko zalane tutaj. Tak, pilot do garażu. Czyli to pan prawie nie kochany dziecko inaczej, prawda? Tak. A tak. Jest nasz garaż, cały we krwi, pilot. No. Żelazna rura. Jest. No i wyłamujemy. Bierzemy karnister. I tu mam trochę tylko dawania ataków i ciosów. Czy można powiedzieć, że coś... Ała! Ciadł jeden. Zdychaj grzecznie, jak cię proszę.
Idziemy po paliwo. Paliwo jest w sumie niedaleko. Placyk zabaw. Kilka wycinków z gazet. Wielki pająk pełzający obok moich żołnierskich zabawek w parku. Notatka została zapisana do dziennika. Tutaj. Kolejne, które trzeba wyłamać. Nóż bojowy. I mamy samochodzik, tak, karnister, dziękuję, tylko tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy się przyczepić, to jest jedna mała niedorzeczność, bo jak on tą benzynę wybrał? No właśnie. Idziemy do domku. Ile choć będziemy powracać do tamtego miejsca, ten potworek przy samochodzie będzie się pojawiał na nowo. Ani drgnął. To nam daje możliwość zwiedzenia reszty domu. Tak naprawdę też nie takiej reszty, bo do wielu pomieszczeń teraz się nie dostaniemy, dopóki nie będziemy mieć siekiery. No fajnie, woda odpompowana i drzwi stoją przed nami otworem. To już nie mogłeś w wodzie ukusnąć i ich otworzyć. Lenistwo. Ej, gdzie jest pies? Na pewno chcesz wiedzieć? Sztabki, zjeżdżalnia. Wycięty rysunek. Cmentarz. Grill. Plecak braciszka.
Cmentarz. Bardzo przyjemne miejsce. Przede wszystkim gdzieś tu mapa cmentarza Rose Hakes. Okej, okay. My home. Zamknięte. Ja szukam save'u. Bo gdzieś tu jest save. Jak sobie przypomnę. Letereczkę. Kopię gru. No dobrze, ale przed tym wszystkim, przed tym plastkiem na tej łodzi. O. Fajne miejsce. No, szukałeś pieska. Chciałeś pieska, to masz pieska. Tutaj byliśmy? Tak, tu ten cić kopię. Czyli w drugim miejscu, tutaj. Napój zdrowotny. Mapa? Nam jest potrzebna mapa. To jest zamknięte, skoro sobie przypominam. Tak. A sejwik będzie gdzieś tu. Jest nasz sejf. Napój zdrowia. Przyda się, przyda. To mamy zamknięte na kłódkę. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Może tu dalej. Aha.
No bez przesady, żeby musiał się przez to przeczołgać. Czy przyciskać. Pamiętam, czym był unik. Zejdź. Tak, spacer, dziękuję. Przechodź. Tak, tam są dwa małe, fajne pieseczki. Albo trzy, nie pamiętam. No wiem, że jest zamknięta na kłódkę. O proszę. Jeden coś tam już żre. Pierdziel mu, pierdziel, pierdziel. Czy rozumiem, że bez jednego napoju zdrowotnego to się nie obędzie, tylko nie wiem, czy tamten cieć nie poszedł po wsparcie. Bardzo dobrze. O co to jeden był? Co mi się coś upierdziło w głowie, że dwa są. Dobra, nieważne. Ilu by nie było, zawsze o jednego mniej. Dziwna kamienna płyta. No tak, zapomniałem. Musimy się wrócić, szmat drogi po płytkę. Dobrze. Mamy obydwie części. Drzwi stoją otworem. Z
standard, nie ma kawałka drogi. Walkie-talkie. Idziemy na złomowisko. Przy okazji walkie-talkie, jeżeli się nie mylę. Będzie służyła jako radyjko do wykrywania potworów. Tego miejsca. O kuc, no to kuc, idź. A z tego co pamiętam, też tutaj było paru przycinków. Jesteśmy w warsztacie.
or something? I'm busy. Hey, you're Kurt, right? Yeah. Hey, how's it going? Mm-hmm. Maybe this will have to do. Sure. How's good, so I'm pretty sure it's broken. What do you think? I think the bunch of stones is coming with that. Just tell me if you want. Stolet MK23. Jeżeli się nie mylę, gdzieś tu jeszcze... O właśnie, była amunicja do pistoletu. I oczywiście to co uwielbiamy, czyli zapis gry. Tu będziemy kończyć i kontynuować dalej.